Boże, jak to wygląda? Będę musiał furę sobie przygotować do driftu. Także wy też będziecie mieli chwilę, żeby sobie przygotować furki na spokojnie i będziemy sobie driftować. Nie wiem, jak mi pójdzie, kurde, driftowanie. Mam tylko hamulec ręczny, nie mam sprzęgła. Ale co tam? Dam jakoś radę chyba na tej kierownicy. Dobra, już chyba mamy full, zobaczcie. Zapraszam wszystkich. Mam nadzieję, że dojdą te zap... Na podstawie to kilka razy wysyłałem, żeby to doszło. Ale na Xboxie chyba to działa lepiej, bo żeście od razu dołączyli, no nie? Mamy Willspiny. Ty, może z Willspinów coś wylosuje, jakiś samochód do driftu? O kurde, dobrze, że nie ten Mercedes. Nie wiem, czy dałbym radę nim podriftować. Dobra, robimy tak. No, nie będziecie widzieć, że zamykam oczy, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jadę sobie padem w prawo i w pewnym momencie się zatrzymuję i ten samochód będzie moim samochodem do driftu na dzisiejszy zlot driftowy, okej? Okay? Zamykam oczy, jadę, stop. O serio? Ej, teraz mi nie uwierzycie, że zamknąłem oczy. Ja pierdzielę, taka ikona driftu. Nie podglądałem nic, no. Ja chyba mam, nie mam E30, E36 nie mam jeszcze zrobionej pod drift nawet żadnej w tej grze. To będzie moja pierwsza E30, nie podglądałem! No mówię wam, że nie podglądałem. Poza tym to ona jest całkowicie stokowa, wydaje. Nic tu nie było dotykane. Ja pierniczę. Dobra, mamy znowu 12 osób, także git. Ej, to jest ikona wiejskiego driftu. Wierzcie sobie fury do driftu. Dzisiaj będzie ciekawy ten zlot, dlatego że... No, Mercedesy, czy tam robimy jakieś zloty Lambo. No to wiesz, no, musi być konkretna marka i mniej więcej te samochody są do siebie podobne. A tutaj zobacz, jakieś Mitsubishi, jakaś Supra. Tu jakiś Golf. Albo Bora. Ej, czekaj, ale to nie jest nasz zlot. Udało mi się trafić świetny egzemplarz, w którym jeszcze jest podłoga. Nic nie było dotykane, człowieku, nic nie było kombinowane przy tym modelu. I idealnie będzie do driftu. Jedziemy, mamy już gruza do driftu. Teraz trzeba podjechać, trochę tam przerobić, tuningować. Nie wiem, może zostawię sobie silnik standardowy, zobaczę. I zrobimy sobie, ogarniemy sobie jakiś fajny zakręt do driftu. Dzisiaj sami drifterzy wbili chyba na ten zlot driftowy, czy nie? Bo czasami po prostu chcą, ktoś wbija, no nie? Ale tak driftować to nie bardzo, nie bardzo. Ty, to jest BMW. BMW na pewno gdzieś tam w nazwie ma ukryte słowo drift, jak myślicie? Bo każda BMW dosłownie driftuje już w standardzie, bez żadnego tuningu. To jest normalne, to jest normalne. Tutaj nawet kontroli trakcji nie instalowali, by tak było. Nie no, śmieję się. Dobra, jedziemy. Jadę sobie tutaj furę trochę spiłować. Musi mieć BMW gdzieś w nazwie drift, na bank. Może w języku niemieckim mają gdzieś tam, wiesz, wyraz drift w nazwie. Nie mam pojęcia, no. Jest niemożliwe. Dobra, wchodzimy sobie. Jaki mam kąt obrotu ustawiony? Mam ustawione 900 stopni, ale tu na Xboxie i patrząc na to, jak fajnie obsługiwana jest ta kierownica w Fordzie, to ciul wie. Nie wolę tu nic nie kombinować, bo na razie mi kierownica działa na Xboxie. Na PC-cie jak gram, to mi grę wywala. Wiesz, w serio, gra się wiesza, jak mam podłączoną kierownicę i koniec. Dobra, wy chłopaki też sobie przygotujcie. Specjalnie robimy dzisiaj jeden zlot za drugim, dlatego że w zeszłym tygodniu nie było zlotu, a finalnie chyba w przyszłym tygodniu będziemy też robić zlot nie w niedzielę, a w sobotę. Myślę, że dla wszystkich będzie wygodniej, bo też w niedzielę okazuje się, że mam dużo takich zlotów rodzinnych bardziej i chciałbym to sobie może przełożyć na inny dzień. Dobra, czy tu jest body kit? Nie ma body kitu? Ej! Dlaczego nie ma body kitu? W Fordzie Horizon 4 był. A tu nie ma? Dobra, ja biorę V8, słapik.
A dawaj te turbiny, niech będą. Ej, naprawdę nie ma żadnego body, tylko został taki spoiler. No jak ten samochód będzie wyglądał z takim spoilerem? Bez bodykitu żadnego, daj spok. Ty, dawaj bez żadnego spoilera, o. Tragedia. A dystansę chociaż można? Ty, nie gadaj, że nie można dystansy tu dać nawet. Jak to będzie wyglądać? Bez dystansy? Dobra. Ale bida. O nie. O, zobacz, mamy teraz zawieszenie driftowe. Koła są schowane w nadkola, to wygląda jak... Nie wiem, paskudnie to wygląda. Zero spasu jakiegoś. Zobacz. Ja pierdzielę. Okropnie. Tak, to się nazywa wiocha, zgadzam się. No jest wiocha w ciul. Napęd na jedno koło. A wy pewnie nie kojarzycie tego filmu. Poszła! Przed tym siepki! Krzychu, kadetem teraz! O Boże! Tak, Krzychu, kadetem teraz. Jak sobie to zobaczycie, że tam był napęd na jedno koło w tym samochodzie. A, dobra. Tragedia, tragedia. Nie spodziewałem się tego, naprawdę. Po BMW. Jak oni mogli zrobić? Mogli inny bodykit dać do tego samochodu. Dawaj, klatę też damy tutaj. W końcu samochód driftowy. Jak to wygląda? W czwórce takiego pięknego bodykita mieliśmy. A właśnie, czekaj, musimy przetestować wydech. To ten standardowy najlepiej. Jak się grało z Karoliną Pilarczyk? O, muszę ci powiedzieć, dobrze. Choć było mi wstyd przez chwilę, bo sam siebie przyłapałem na tym, że patrzyłem na cycki. Tak, jedno takie spojrzenie było. Nie powiedziałem mi o tym, bo było mi głupio, ale było jedno takie spojrzenie. Teraz mogę wam powiedzieć, bo kobity nie mam w domu. Dobra, muszę zawrócić, bo ziomeczki się tutaj zebrali. Już do was jadę, chłopaki, jadę. O kurde, jeden za drugim, nice. Nie wiem, chyba będzie dobrze. Nawet fajnie to wygląda bez bodykitu, ale z bodykitem to jednak była, wiesz, było tak wszystko dopełnione, no nie? Dobra, chłopaki, najpierw się tak rozgrzejemy. Ja zobaczę, jakie macie furki standardowo. Potem się rozgrzejemy, przejedziemy sobie rundkę driftową przez miasto. A później znajdziemy sobie odcinek, gdzie razem się poustawiamy. No i będziemy jeden po drugim driftować. Ja was będę podglądał dronem, okej? Okay? Dobra, Bartek, E46. Ty, ale to jest chyba wersja GTR, coś tak czuję. O, ten taki zderzak dłuższy. Spoilerek z tyłu charakterystyczny. To chyba nie jest taka cywilna E46. To jest chyba M4. Już stara ta M4, no nie? Już się nam trochę przejadła. Kiedy będą bobry? Kiedy pojawią się BMW bobry w Fordzie Horizon 5? Powiedzcie mi to! Nissan GTR? R34. No, ciekawe. Tutaj jest spasik. Felgę bym wymienił trochę, bo tak mi trochę nie pasuje do tego samochodu. Odrobinę. Malowanie chyba z szybkich i wściekłych. Tak wygląda trochę. Proszę bardzo. To jest chyba... Ale z Tokyo Drift, ale tam w Tokyo Drifcie było podobne malowanie, tylko że samochód był czerwony. A tu jest jakiś taki limonkowy, no nie? Co to? Volvo? Volvo Trapez z kogutem w środku? No, to może być ciekawe. Zobaczymy. Pojawiła się BMW z Most Wanted. To już chyba na pewno GTR wersja. Wiecie co? Nie ma takiej felgi jak z Most Wanted'a. Tutaj w Fordzie niestety. Pojawiła się Supra. Jezu, co to za bodyki? Czy to jest wersja driftowa tej Supry, ta Formuła Drift, czy to jest po prostu zmieniona Supra? Ja jej jeszcze nie tuningowałem w tej grze, wiecie? Ale bodykit wygląda ładnie. Może te z przodu nadkola nie pasują do tylnych chyba.
Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Tu jaki wlot? Ej, to chyba jest Formuła Drift, tak mi się coś wydaje. No naprawdę jest mocno przerobiona. Nieźle. Co tu jest? O kurde, dobra, to już na pewno jest Formuła Drift. Na 1000%. Kurczę, też muszę sobie jakąś formułę spróbować do driftu. Chyba nawet dzisiaj sobie spróbuję. Tutaj jaki fajny ten zaczepiec. Ej, spoko są te Formuła Drift. Spróbuję sobie jakąś formułę drift na kierownicy, może w piątce lepiej się nią będzie śmigać. To jest zwykła Supra? Poważnie? Z takim tu wlotem z przodu? Boże, jak to wygląda. Jedziemy dalej. E92 pojawiła się. Co to? Co on ma tutaj na tym? Tylko z jednej strony, tak jakby coś źle pomalowane, nie wiem. Chłopie, ty musisz sobie zaszpachlować nad kole, masz dziurę w nadkolu. Camaro się pojawiło? ZL1 chyba. No to z Camaro, powiem ci, będzie wyzwanie, żeby podliftować. Dobra, jedziemy. Jedziemy, najpierw przez miasto. O, wyznaczymy sobie miejsce, gdzie będziemy jechać może najpierw, nie? Żeby był jakiś ład i skład. Najlepiej tam, gdzie będzie mały ruch uliczny. O, chodźmy tutaj, tutaj koło tego kościółka, koło tej kaplicy, nie wiem co tu jest. Tu sobie pojedziemy, tam my może damy radę jakoś podriftować. Gotowi? No i lecę Volvo, dobra, powodzenia. Powodzenia, kurczak. O kurde, ale mnie zbójnęło. Ciekawe, czy z kimś się uda dzisiaj skleić drifta. Ostatnio coś mi tam nawet z chlebciem wychodziło. To się pokleiliśmy trochę. Ale to ciężko, ciężko. Ja nie umiem driftować. Jak twardo, kurde, tą BM-ką. Bo jest wszystko utwardzone. O, przester! Aj! Dobra, schowam się, żeby się nie porozbijać o chłopaków. Jak się dokleiłem do Mazdy. Ciekawy Mika, człowieku. O, tu będzie idealnie, żeby sobie polatać. Bo tu mamy kawałek strefy prędkości. I tu akurat na latanko. I tutaj mamy kilka takich zakrętów, będzie trzeba trochę transferów porobić. O, tu będzie fajnie. Dobra, ja zawracam do kaplicy. Jeszcze sobie tylko w BMC biegi skrócę, bo mam za długie. Dobra, nawracamy. O kurde. Muszę sobie jakąś formułę drift spróbować na kierownicy. Bo w Forzie Horizon 4 wszystkie samochody Formuła Drift miały jakiś taki luz na kierownicy. O mniej więcej gdzieś w tym zakresie. Tak miałeś takie tsz, force feedback ci wali w pewnym momencie. Tak dziwnie, ciężko nawet wytłumaczyć.
rozbiłem się. Myślę, że od tej strony musimy się gdzieś tutaj zebrać. Gdzieś w tym miejscu. I od tej strony będziemy startować. Od tego skrzyżowania po prostu. Chociaż tu to można gdzieś też dalej polecieć i też będzie fajnie, no nie? Ale od tego skrzyżowania i strony kościółka, aż tam po drugiej stronie tego miasta. Kto chce zaczynać? Wątpię, żebyśmy tutaj zrobili jakiś duet. Ja odpalam już drona, żeby was śledzić. Duet to chyba zapomnijmy o tym, nie? Ale... Może zrobimy jakieś foto teraz tak na szybko. O, jakie fajne foto. O kurde. To jest nowy model BMW. BMW E36 GTR. Jak wam się podoba mój nowy model BMW? Mam tutaj aż 8 kół i łącznie to mamy chyba z 2000 koni mechanicznych, coś tak czuję. Dobra, odpalam drona i poobserwuję was trochę. Dobra. Kto chce zaczynać? Ustawcie się jeden za drugim. Bartek, świnka Bartek jest pierwszy. Ej, super wygląda ten samochód driftowy, naprawdę. Mega fajnie. Fajnie, fajnie, taki typowy driftowóz, no nie? Spoko. Też muszę sobie zrobić jakiegoś. W rządku się ustawcie, jeden za drugim. Pokażcie co potraficie. Może dzisiaj bez konkursu driftowego. Dzisiaj po prostu tak bardziej na luzie zrobimy spotkanko. Fajny ten samochód jest. Jest. Dobra, gotowi? Bartek, ruszaj kiedy chcesz. Tutaj może być na początku trochę problem, bo... Ale mieliśmy po kolei, kurde. O Boże. Mieliśmy po kolei jeden za drugim, że czekać. Wszyscy pojechali naraz. No tutaj ten zakręt nie jest taka prosta sprawa. A widzę, że mamy dwóch Bartków. Jeden świnka Bartek, a drugi Bartek, że Bartek. O, tu po zewnętrznej poszedł, ładnie. Ciśnie to, ciśnie. Bardzo ładnie. O, tu trochę za wcześnie, kontra chyba poszła. I poszedł po wewnętrznej za mocno, za duża prędkość tu była, moim zdaniem. Lekki transferek. Uuu, i poleciał na zewnętrzną. Ale zrobił, wyratował to, wyratował to. O, i przester na końcu. No jest trochę utrudnienie, było po deszczu teraz, no nie? Dobra, kto tam następny jest? Chlebciu jest następny. Chlebciu w Wolwiaku? No dobra, pokaż co potrafisz. Startuj kiedy chcesz, chociaż nie wiem, czy nie będziesz miał przeszkody po drodze jakiejś. Poszedł. Ej, on miał innego koloru felgi. Jak samochód zaczął jechać, to felgi zmieniły mu kolor na czerwony. Dawaj, dawaj, dawaj. Z tego co wiem, Chlebciu gra na Xbox One S. Co wy na to? Pa, 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 poszedł to. Dziwnie wygląda ten karton. Podczas driftu, nie? Patrzcie, widzicie? To jest kurde śmiesznie. Będziemy musieli się przyjrzeć za chwilę temu wolwiaczowi. O, przester, niestety krawężnik trochę zahaczył, zdarza się. Patrzcie, ziomek przez chwilę miał felgi białe, a jak przyspieszył, to nagle felgi zmieniły kolor na czerwony. To jest właśnie Forza, no. Disco felgi, dokładnie. Dobra, uwaga. Uuu, i znowu przester. Chlebciu, za wąskie kółka. Chociaż nie no, dosyć szerokie tutaj ma. Brakuje ci trakcji chyba. Nie, Chlebciu zestresowany. Disco felgi, no. Dobra, wracamy. Kto tam następny? Ciekawe, kto dzisiaj będzie liderem wśród drifterów. Teraz mamy Fireball, tak? Dobrze przeczytałem? BMW GTR, ruszaj kiedy chcesz. Widzę, że kobietka za kierownicą, super. Też lubię grać kobietami. Startujemy. Trochę poszarpany ten drift. Tutaj wygląda na to, że ta BMW ma za dużo przyczepności, no nie? Ona nie chce mu polecieć tym bokiem. O, i kraksa! Samochód do kasacji. Tragedia. O, superka, uwaga na superkę! Superka mi się podoba, ale ludzie, z jednej strony startujemy, tylko z jednej strony, żeby się nie zderzać, o to chodzi.
No, Fireball, musisz lepiej przygotować samochód, albo skorzystaj z jakiegoś gotowego tuningu. Ja próbowałem kiedyś zrobić GTR-a i GTR-a trochę trudno było, bo on taki jest z natury przyczepny. No, to jest GTR. No, zamieszanie było, nie? Trochę było zamieszanie z tą BMW-ką. Za dużo przyczepności moim zdaniem, nie wiem jak waszym. Co mamy dalej? Mamy... Uuu, Lexus się pojawił, bardzo ładne są te Lexusy, mega. Grzechu, 1-2, 1-2, 1-2, 5. Startuj, kiedy... Ty, czekaj, coś mi przypomina to malowanie na tym Lexusie. Lexusy straszne, drogie są, kurde. Ale auta są fantastyczne. Ole, poszedł, ty. Ty, dźwięk jaki fajny. O, tutaj dwie lampy skoszone, 3, 4, 5. Spokojnie, Grzechu, spokojnie, nie poddawaj się. Masz tam jeszcze parę fajnych zakrętów przed sobą. Dobrze się przygotuj i próbuj. Ładnie, ciśnij. Dobra. Super. Dawaj kontra. Ekstra. Był taki delikatny kizdeol, ale w granicach normy, nie? Dawaj, Grzechu, nie poddawaj się do końca. Jeszcze dwa zakręty. Lexus dla magnatów jest? Chyba tak. I transfer? O, prawie wyszło. Ale żywo pod sąsiadowi skosiłeś, no. Ładny Lexus, Grzechu. Dobra, kto dalej? Co tam jeszcze mam? Japoński wariacik, no. O, teraz będziemy mieli japońskiego wariacika. Nissan GT-R R36. Thompson będzie śmigał. Zobaczmy, co potrafi. Tutaj negatyw jest. Widać, że zawieszenie driftowe zainstalowane. Starboy. Lecimy. Tak, klasyk wszechczasów, no, to prawda. Poszedł tutaj trochę pod górkę, trzeba więcej prędkości, nie? Wcześniej sobie zrobić. Trochę poszarpany ten drift. Tu chyba na klawiaturze ziomek gra, no nie? Tak to wygląda. To jest taki bardzo, bardzo skręcanie jest takie poszarpane. Ale coś... O, tutaj wychodzi. Ja widzę, że prawie każdemu ten zakręt dobrze wychodzi. Tutaj przy kościółku, czy kaplicy. Ładnie. O, będzie przester. O, jest przester. Ale coś tam walczył podczas tego lotu, no nie? Naj. No i weszło ładnie. Dobra, kto dalej? Klepciu znowu? Nie, Klepciu, to już byłeś, teraz Supra. Teraz będzie Max Jan jechał Suprą. Czekałem na tą Suprę. No, nikt nie wziął tego samochodu. Chyba się każdy bał. Jak myślicie? Zobaczcie, jak to wygląda. Jan, ruszaj, kiedy będziesz gotowy. Janek. D1 Janek. Ja pierniczę. Ale to jest szerokie. Ja sobie chyba też zrobię tą Suprę do driftu. Do MK5 też jest bodykit bardzo fajny. Tam musiał wyminąć samochód, więc wiadomo, że nie mógł wziąć tego zakrętu tak, wiesz, w pełni. Oj, tutaj trochę za blisko. Ajajajajaj. Dawaj, próbuj. Teraz będzie najfajniejszy zakręt przed tobą. O. Dawaj, dobrze, wyratował to jakoś. Ile dymu robi ta Supra? Chcielibyście, żeby do Fordzy dodali takie driftowe opony, które zostawiałyby za sobą na przykład czerwony dym, albo zielony, albo nie wiem, jakiś szalony różowy, o, coś takiego. Co o tym myślicie? Fajne by to było, nie? Zwłaszcza, że tu jest taki super gęsty dym. Mega. Spokojnie, Chlebcie, najpierw niech przejadą wszyscy, a potem będziemy jeszcze kombinować. Przejdziemy sobie razem. Wtedy by było fajnie, nie? Jakby można było sobie różnokolorowe opony dać. Wiesz, chodzi mi o dym spod opon. Kto dalej? O, na ten samochód też czekam. E92. Negatyw jest, wszystko jest. Tutaj krzywo nałożona naklejka jest. I to jedzie Rainfalls, okej. Ty, to ziomek, który wygrał koszulkę. Nice. Kiedy będziesz gotowy, startuj. Made in Japan? Ciekawe. Kierowca chyba made in Japan, o. Poszedł. Kurde, chyba mamy lidera. Już od początku było widać ładne te dwa wejścia. Zobacz na to. Tu się ładnie przygotował do następnego zakrętu, nie panikował. Po zewnętrznej, kurde. Ja bym lepiej tego nie opitolił.
bardzo ładnie dozuje sobie gaz. Słychać tam, że nie cały czas gaz do końca, tylko dozowanie jest. I dwa ostatnie zakręty, transfer. I... o kurde! Chyba mamy lidera, człowieku! Porobił to! Bardzo ładnie! E92 lider, Reinfeldt. Moi drodzy, chyba najlepszy drifter do tej pory. To nie jest taki łatwy odcinek, bo tam można wypaść i wpaść na ruchu liczb. Także trzeba uważać. Dobra, kto tam jeszcze nam został? Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Także chyba koszulka wygrana sprawiedliwie, no nie? Bartek 1986. Gotowy Bartek? E40, taki Most Wanted Black Edition malowanie. I to jest chyba wersja GTR. Bartek, startuj, kiedy będziesz miał ochotę. Kiedy będziesz gotowy. Poszedł Bartek. O, Bartek! Bartek! Czemu Bartki to takie wariaty zawsze są? Bartek! Ej, ale trzeba przyznać, że naprawdę ładnie poprawili dźwięki samochodów tych innych graczy, no nie? Tutaj od razu słychać, co to jest za swap, jaki rodzaj silnika. Na pewno jakaś V8, ale nie wiem, czy 4 litry, czy 6 litrów. Brzmi bardziej na 6. O, tutaj ładnie nawet wyglądało. Tutaj od przy wewnętrznej. No, Bartek, będzie trzeba jeszcze trochę poćwiczyć. Trzeba będzie trochę jeszcze potrenować drifty. Tu się mały zlocik zrobił. Zobaczcie. Chyba moich ulubieńców, jeśli chodzi o dzisiejszy zlot driftowy. Takie najciekawsze samochody pod tym względem. Tak to wygląda. Kto tam dalej jest? O, to też będzie ciekawy samochód. Mitsubishi Evo. I Game Driver w Mitsubishi Evo. Camaro, jestem też bardzo ciekawy. Game Driver, startuj, kiedy będziesz gotowy. Nawet na 4 koła, czy na tył? Jak myślę? Ja myślę, że na tył. Jest na tył. Szaleją mu te koła, nie? No, Camaro może być ciężko, chyba nawet na padzie. Nawet na padzie może być ciężko, żeby opanować. Uuu, ładnie. Tutaj nawet ładnie to wyglądało. I uwaga. No, myślę, że to wyglądało dobrze u niego, jak on gra. Tylko że synchronizacja tutaj w Fordzie jest taka, że no nie zawsze wygląda to dobrze u nas. Ale generalnie tamten drift i ten tutaj wyglądał mega fajnie. O, uwaga, bardzo ładne podejście do następnego zakrętu. Bardzo ładnie. I transfer. I pięknie po hamulcach dał. Ekstra! Uuu, wyszło! No to mamy chyba kolejnego faworyta. Tak, te 4 ostatnie zakręty, 5 ostatnich zakrętów było naprawdę ładne. No dobra, 4 ostatnie zakręty były naprawdę bardzo ładne. Mega ładnie to zrobił w Evo. 7,5 na 10 mówicie. Piszcie swoje oceny oczywiście po każdym drifcie na czacie tutaj. 9 na 10. Ja myślę, że tak, no 8 na 10 to myślę, że jak najbardziej. 7 na 10, 8 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 na 10, 9 na 10, 7 na 10, 9 na 10, 9,5 na 10. To podobało wam się też. Mi się początek trochę nie podobał. Bardzo jestem ciekawy, co zrobi Marcin w swoim Camaro. Marcin, jesteś gotowy? Ruszaj, kiedy będziesz mógł. Poszedł. O. No powiem wam, driftowanie w Camaro odważnie, ale tutaj widzę, że ktoś zaczyna z doświadczenia. O, lampa skoszona, jedna, druga. Początek był bardzo ładny, co będzie dalej? O. I wyleciał. To jest właśnie Camaro. Camaro jest ciężko przygotować pod drift. Tutaj ładnie. Pracował gazem, ładnie. Okej, tutaj próbujemy wejść w zakręt i przester. O kurde, nawet prawie drift tyłem by wyszedł tutaj. No, ja bym powiedział, że tak 6 na 10, coś takiego, no nie? 6 na 10. Tutaj za dużo się działo z tym samochodem. Lewo, prawo. Ej, wiecie co, ja zaraz muszę sam polecieć, bo mi kierownica wystygła.
patrzę na was tylko, tym dronem latam, a chciałbym też sam coś popróbować. Dobra, kto tutaj jeszcze jest? Bored Kuba. Kuba jeszcze, Kuba na pewno nie był. Kuba, co ty tutaj masz? To jest M4, widzę po emblemacie, kurde. M4, startuj, kiedy będziesz gotowy, Kuba. Poszedł. Wow! Ale go wysprzęgliło, Kuba zaparkował przy domu. No, całkiem ładnie. Bardzo, bardzo ciekawie tutaj. O, tutaj był delikatny kiss the wall. O, i skoszone. Co tam było? Jakiś ryneczek chyba, nie? Strzaskany. O, widać, że tu kąty duże można robić w tej BMC. I nawet jakoś wylatować ładnie. Stragany, o właśnie, brakowało mi słowa. To były stragany. Ciekawe ile koni zrobił, no kurde, BMK jest kurde koksiarska, widzę. O, prawie zaparkował przy chłopakach tutaj ładnie. No i fajnie, ładnie wyglądała ta końcówka. Podobało mi się, ale cały drift oceniłbym na 7. 7? Maksymalnie, myślę, że tak bliżej 6 nawet. 6 na 10, ja bym tak powiedział. 9 na 10, 7 na 10, 8 na 10. Wysokie noty dajecie. 7 na 10, 6 na 10, 4 na 10 ktoś dał. 9 na 10, 4, 7, 7, 4, 7, 5,5, 5, 5,5, 6, 6, 9, 6, 7, 9. Kurde, no. Tak niezbyt trochę. Dobra, teraz ja. Ja muszę trochę poćwiczyć, bo nie mogę was tak ciągle oceniać. Ja nie będę. Dobra, teraz umówmy się tak, że jedziemy tylko w jedną stronę, czyli dojedziemy na koniec tego pasa, teleportujemy się tutaj albo jedziemy gdzieś dookoła, żeby nie jechać na wprost, żeby z kimś tam nie zderzać, no nie? Wiecie o co chodzi. Ja muszę sobie tą super KMK4 zrobić, kurde, jaka szeroka krowa. Ona do driftu nie wiem, czy mi pasuje, czy nie. Kurczę, musiałbym polatać, zobacz. Silnik wzdłużnie, napęd na tył, silnik z przodu, czego więcej chcieć? Przez chwilę się dokleiliśmy, nice! O, niestety tutaj kierownica nie odbija tak fajnie jak w Assetto. Trzeba jej trochę pomagać, ech. Ale da się driftować, nie mówię, że nie, tylko trzeba się trochę więcej namachać. O, sorry! Chciałem wejść tak fajnie tyłem! Dobra, przenoszę się i spróbuję jeszcze raz. No i w ten sposób, dzięki temu nie będziemy się zderzać na czołówę, no nie? 4 na 10! Dzięki! Kurczę, sprzęgiełko by mi się sprzedało. To bym kopnął tu ze sprzęgła. O, wyleciałem. Rozwaliłem stragany. Zawracam. Ale wiecie co, ja sobie za chwilę przyjdę, ja sobie dołożę jeszcze trochę mocy. Bo tam zostawiłem sobie miejsce na więcej mocy. Tu mi trochę na czwórce brakuje. Tak, w ogłoszeniach są info o zlotach, no. Trochę muszę tu dołożyć. Albo dać gorsze opony. Nie, opony są git, to dołożymy moc. Tutaj mogę trochę dokręcić. No i chyba tyle, nie? Tu więcej nic się nie zrobi. Sklejamy się rycek, kurde. Wiesz, to taka nietypowa propozycja od faceta, no. Ja wie. O Boże, fu, ja mam za dobrą wyobraźnię.
Wiecie, ja jestem kreatywny, muszę wam się przyznać, ale kreatywność to nie jest tak, że ktoś jest super inteligentny i jest kreatywny. Tylko kreatywności też można się nauczyć. I niestety skutkiem ubocznym kreatywności jest to, że masz dobrą wyobraźnię. I ja właśnie poczułem tą dobrą wyobraźnię. O, znowu za szybko! Tutaj trzeba przy wyjściu od razu ten... od razu trzeba będzie... hamować, tak mi się wydaje. Ale chyba ustawię sobie hamulce bardziej na tył. Za bardzo mam naprzód. I samochód nie dohamowuje dobrze. Dobra, jadę dalej. Tutaj w ogóle całe miasto można przedriftować. Tu jest dużo takich zakrętów ciekawych. Można by było trochę sobie to poćwiczyć i się nauczyć. Bardzo fajnie tu jest. Nice. Fajnie ta rejestracja tutaj pasuje, no nie? Deutschland, rejestracja. No i fajnie, myślę, że zlot driftowy możemy uznać za zamknięty. No chłopaki, trzeba poćwiczyć, ja też muszę poćwiczyć driftowanie tutaj w Fordzie, no nie? Bo jest ciężko. Kilka zakrętów nie potrafimy nawet ogarnąć. Trzeba poćwiczyć. O. Chyba, że teraz do zlotu nie dobili tacy najlepsi drifterzy. Jak myślicie? Są wśród was lepsi drifterzy? Tutaj na live'ie, czy nie? O, za szybko! Nie ma bodykitu do tej BM-ki. Ktoś mi powie, dlaczego tak jest? Kurde, BM-ka to BM-ka. Ona sama z siebie lata.